Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie. Dzisiaj recenzja budowy, na którą wielu z Was pewnie czekało, mianowicie Silent MPC Aquarius X90. Zapraszam. Moi drodzy, zaczniemy od przodu budowy w całości. Jest on wykonany z plastiku, natomiast mamy wstawkę z siatki typu meshowego. Jest to jednocześnie filtr przeciwkurzowy, o tym za chwilkę. Logo Silent MPC na środku, dwie zatoki 5,25 cala i jedna z nich przystosowana jest również do urządzeń 3,5 calowych, na przykład czytników kart. Niestety zaślepki możemy wyjąć tylko od środka, nie ma możliwości tutaj zrobienia tego od zewnątrz. Filtr tutaj razem z tą siatką w bardzo łatwy sposób się zdejmuje. Filtr jest typu siateczkowego, także żeby wyczyścić, wyzdejmujemy to i w bardzo łatwy sposób możemy to wypłukać czy też odkurzyć, nie ma problemu. Natomiast pamiętajcie jedną rzecz, że obudowa, jak do Was przychodzi, jest przykręcony ten filtr tutaj śrubką, musicie ją od środka odkręcić. Otwory wentylacyjne, za którymi chowają się wentylatory 3x120 mm na przodzie obudowy. Tutaj również możemy zamontować chłodnicę, ale o tym będę mówił za chwilkę, jak będę omawiał wnętrze. Także trzy wentylatory standardowo Silent MPC są zamontowane już w tej obudowie. Tyle jeżeli chodzi o przód. Boki nic nadzwyczajnego, są one pełne, także tutaj nie ma co pokazywać. Tył obudowy. Zauważcie, że są cztery śruby, aż które trzymają panele boczne, ponieważ obudowa jest dość wysoka. Możliwość zamontowania na górze wentylatora 80 mm lub też na przykład możemy wyjąć tą tutaj blaszkę i zamontować zasilacz na górze obudowy, jeżeli byście chcieli. Dwa otwory na przeprowadzenie węży do zewnętrznego chłodzenia cieczą, natomiast to raczej nie będzie potrzebne w wypadku tej obudowy akurat. 140 mm wentylator Silent MPC zamontowany na tyle wyciągający, możliwość zamontowania również 120. To się przyda w przypadku, kiedy będziecie na przykład chcieli zamontować sobie radiator, chłodnicę 120 lub 140 mm, wtedy możecie sobie zmieniać na dwa rodzaje. Poprzeczny, niepoprzeczna, pionowy śledź to na przykład może służyć do, powiedzmy, wyjść USB na tył. 8 slotów rozszerzeń, są one wykręcane i wentylowane. Oczywiście wycięcia na płytę i zasilacz umieszczony na dole standardowo, ofiltrowany, ale za chwilkę to Wam pokażę, jak przejdziemy na spód. Tak wygląda spód, ofiltrowany zasilacz, jak wspominałem wcześniej. Filtr w bardzo łatwy sposób możemy od tyłu obudowy tutaj wyjąć, nie ma z tym problemu. Cztery nóżki, dość duże, gumowane, także obudowa nie powinna nam się ślizgać. Te nóżki są przykręcone do obudowy, natomiast same gumy są, jak widzę, przyklejone do tych plastikowych nóżek. Także nie wiem, jak będzie wyglądała sprawa tutaj z trwałością. Cztery śruby, szybkośrubki, one służą do przesuwania klatki na dyski. W momencie, kiedy będziemy chcieli na przykład wodować sobie nasze podzespoły, założyć chłodnicę na przód obudowy, też za chwilkę o tym powiem, możemy przesunąć klatki na dyski do tyłu. I wycięcie na zdjęcie przedniego panelu, to ma swoje plusy i minusy, w łatwy sposób możemy zdjąć przedni panel obudowy, natomiast niestety, ale dostaje się tędy również i kurz zaciągany przez przednie wentylatory. Później panel sobie za chwilkę zdejmiemy i pokażę Wam, jak to wygląda, natomiast teraz przejdziemy na górę. Tak prezentuje się góra obudowy, wybaczcie, że pokazuję Wam ją z tej perspektywy, natomiast tak będzie o wiele łatwiej. Pierwsza rzecz, duża przestrzeń wentylacyjna pokryta filtrem, który w łatwy sposób zdejmujemy, dokładnie tak samo jak na przodzie obudowy. I również pamiętajcie, że jest on przykręcony na początku śrubką, którą trzeba odkręcić. Te śrubki są oczywiście tylko i wyłącznie przydatne w czasie transportu, na co dzień nie trzeba tego używać. W łatwy sposób można ten filtr wyczyścić właśnie płukając go na przykład bieżącą wodą. I wsparcie dla chłodnic, dla chłodzenia cieczą na górze obudowy również. Tutaj możemy zainstalować chłodnicę 240, 280, 120 lub 140. Także widać, że ta obudowa raczej kierowana jest dla entuzjastów chłodzenia cieczą. Przycisk power, przycisk reset, słuchawki, mikrofon standard, 2 razy USB 2.0, 3.0 przepraszam i 4 USB 2.0. Nie wiem dlaczego akurat 4, ale lepiej więcej jak za mało. Tak prezentuje się góra. Teraz jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy do wnętrza obudowy, a mianowicie pokażę Wam, jak wygląda przedni panel, ten wykonany z plastiku. Panel w bardzo prosty sposób możemy zdjąć. Najpierw wyjmę filtr, żeby nam nic tutaj nie wypadło. Jednym ruchem ręki energicznym pociągamy i panel zdjęty. Co do plastiku, niestety czuć, że to jest tani plastik. Także tutaj jest to pierwsza rzecz, która, że tak powiem, mnie rozczarowała. Nie jest to plastik wysokich lotów. I kolejna rzecz, którą chciałem Wam jeszcze pokazać, to otwory perforacyjne na przodzie. Fajnie by było, gdyby tutaj były te otwory wycięte, a nie perforowane, w całości wycięte, ponieważ raz, że więcej powietrza mogłoby się dostać do obudowy, zwłaszcza przy używaniu chłodnicy tutaj 360 mm na przykład. Wtedy więcej powietrza mogłyby wentylatory przepchnąć przez tą chłodnicę, a dwa, że wentylatory byłyby cichsze. Natomiast powiem szczerze, że obudowa w środku, o tym będę mówił troszkę później, nie ma zbytnio dużo usztywnień i pewnie po wycięciu tutaj tego płata całego ona straciłaby na sztywności jeszcze bardziej. Także dlatego pewnie producent się nie zdecydował na taki ruch.
Teraz już otworzymy sobie panele boczne i zobaczymy, jak to wszystko wygląda wewnątrz. Na początku powiemy sobie kilka słów na temat wagi obudowy, rozmiarów, jak i również grubości blach. Producent podaje blachy o grubości 0,8 mm. Faktycznie tak jest, bo mierzyłem suchmiarką 0,81 do 0,85, takie pomiary mi wychodziły. Mimo to panel dość łatwo możemy tutaj wyginać, nie ma żadnych wytłoczeń, pewnie dlatego. Natomiast sama konstrukcja, stabilność konstrukcji tej obudowy również pozostawia sporo do życzenia. Zobaczcie, ja teraz mogę tutaj ją bardzo w ten sposób, że tak powiem, wygiąć. Mimo, że mamy zamontowaną płytę główną, która również usztywnia konstrukcję. Oczywiście mówię tutaj o zdjętych panelach, ponieważ przy założonych panelach ten problem nie występuje. I tutaj może, wydaje mi się, nie może, ale na pewno problemem jest to, że jest mało usztywnień w środku obudowy. Ta konstrukcja jest tylko trzymana na podstawie całego szkieletu, nic więcej. Także dlatego pewnie możemy ją w łatwy sposób tutaj wygiąć. Waga obudowy 8,5 kg, także mimo swoich rozmiarów dość pokaźnych, o których za chwilkę Wam powiem, również nie jest duża. I pewnie to wszystko razem wzięte do kupy, tak brzydko powiedziałem, w jedną całość wzięte, powoduje to, że stabilność tej konstrukcji, mówię, troszkę pozostawia tutaj do życzenia. Wymiary. Długość 440 mm około. Wysokość od samej ziemi z nóżkami około 55 cm. I szerokość około 23 cm. Także rozmiary dość pokaźne. Kulery, jakie możecie tutaj zamontować wysokie maksymalnie, to jest około 18,5, być może 18,3, 18,4 mm, także naprawdę spore. Karty graficzne. Od wentylatoru sobie oczywiście zmierzymy. 36 prawie centymetrów, także sporo. A jeżeli zamontujecie na przykład tutaj chłodnicę na przodzie obudowy, wtedy ta długość Wam się zmniejsza. Około 31 cm. Także tak czy inaczej, dość długie karty Wam się zmieszczą w tej obudowie. Nie ma tutaj problemu. Klatki na dyski posiadamy tylko tak naprawdę jedną, którą możemy przesuwać od przodu w kierunku zasilacza. Ja maksymalnie mocnąłem tutaj w kierunku zasilacza, żeby zobaczyć, jaką mamy odległość, ile mamy miejsca tak naprawdę na chłodnicę, na przodzie obudowy. Już Wam mówię, jest to około 8 cm, czyli naprawdę sporo. Chłodnice, jakie możemy zamontować w tej obudowie, to jest 360, 240, 280, 140, 120, oczywiście na górze 240, 280, 140, 120 i na tyle 120 lub 140, także naprawdę mamy tutaj sporo możliwości. Jak powiedziałem, ta obudowa raczej kierowana jest w kierunku użytkowników chcących schłodzić swoje pozespoły cieczą. Byliśmy przy klatce, także skończmy już tutaj omawianie klatki na dyski. Dwie pary sanek na dyski, o tak powiem, będzie na pewno poprawnie wbudowane w klatkę. Poza tym możemy zamontować jeden dysk na górze klatki 3,5 calowej i tak samo w ten sam sposób na dole klatki również 3,5 cala. Także w sumie 4 dyski HDD i 2 dyski SSD, czy też 2,5 calowe na tyle płyty głównej, o tym za chwilkę Wam powiem, jak to wszystko wygląda. Szkoda tutaj, że nie ma tych sanek czterech tak naprawdę. Znaczy byłoby ciężko sanki umiejscowić na samym dole, ponieważ sama tutaj krawędź tej obudowy uniemożliwiałaby wsadzenie dysku, dlatego pewnie jest tutaj w poprzek zrobione to rozwiązanie. Natomiast u góry mógłby tutaj być dysk montowany, powiem Wam szczerze, w normalny sposób. Chociaż nie, już widzę, dlaczego nie mógł być montowany. Już wiem, dlaczego nie. Dlatego, że nie podłączylibyśmy kabli do dysku, jako iżby tutaj płyta główna i również ścianka obudowy blokowała nam dojście kabli do dysków. Także mamy sprawę wyjaśnioną, dlaczego tak akurat, a nie inaczej. Czegoś nie powiedziałem, tak, oczywiście. Dwie zatoki 5,25 cala. Tutaj te sanki są przystosowane do również urządzeń 3,5 calowych, także możemy sobie te zamontować jedne albo drugie. Fajna sprawa, podłączenie, znaczy taka płytka zasilana Molexem, gdzie podłączyć możemy do 6 wentylatorów. Na 3 pin, także 6 wentylatorów, do 6 wentylatorów możemy podłączyć. Niestety nie ma tutaj sterowania spod poziomu ani płyty, ani żadnego kontrolera obrotów. Masa otworów na zarządzanie kablami, naprawdę sporo. Tutaj tymi otworami mamy ich ile? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 naliczyłem. Naprawdę sporo. Duży otwór na kabel EPS bez problemu nam się tutaj zmieści i możemy go przeprowadzić. I ważna sprawa jeszcze. Ile mamy miejsca na chłodnice i wentylatory? Również około 8 cm, 80 mm. Możemy zamontować chłodnicę taką grubą razem z wentylatorami, czy też chłodnicę w konfiguracji push-pull normalnej grubości. Szkoda, że tutaj nie będzie możliwości jednak zamontowania chłodnicy 60 mm z wentylatorami 25 mm, ponieważ niestety
to już się nie zmieści tutaj naprzód, będzie kolidowało z klatką na dyski. I jeżeli chodzi o górę, również mamy, to możemy odkręcić takie zabezpieczenie małe, żeby chłodnica nie poszła niżej, aniżeli do krawędzi płyty głównej, ale możemy to sobie odkręcić, zdjąć i w tym momencie tu pokusiłbym się o stwierdzenie, że spokojnie weszłaby chłodnica 240 mm, 60 mm, 60 mm gruba z wentylatorami standardowymi 25 mm o takim profilu. Nie powinno to stanowić problemu, także tu powinno być ok. Również mamy, raczej przy transporcie się przyda, taki rzep do przytrzymania dodatkowo zasilacza na miejscu. Oczywiście standardowo są przykręcane na śrubki 4 z tyłu obudowy. I tak patrzę, czy nie pominąłem czegoś w środku, raczej nie. Także w tym momencie przejdziemy sobie na tył, zobaczymy jak wygląda sprawa z zarządzaniem kablami. Jak widzieliście, tutaj użyłem zasilacza niemodularnego, czyli to jest zupełnie niemodularny zasilacz i nie ma zbytnio wielkiego problemu z złożeniem kabli. Oczywiście troszkę je upchnąłem tutaj za klatkę od dyski, ale możemy spokojnie poprowadzić na tylnej ściance od płyty głównej, na tej w ogóle tylnej ściance obudowy i bez problemu je przytwierdzić do takich wypustek, na przykład opaskami samozaciskowymi. Samego miejsca na zarządzanie kablami mamy około 2 cm, 1 mm, około 2 cm powiedzmy, także nie jest źle. Spokojnie możemy dopchnąć panel bez najmniejszego problemu. Dwa dodatkowe miejsca na dyski dwuipółcalowe, czyli też tak naprawdę SSD można powiedzieć, które możemy na tylnym traju od płyty głównej przytwierdzić. Natomiast tutaj, o ile mamy kabel SATA zasilający płaski w ten sposób, nie będzie problemu z podpięciem zasilania do dysku, o tyle jeżeli mamy kable SATA, jak w niektórych zasilaczach 90 stopni wygięte końcówki, nie podłączymy już niestety jej tutaj do dysku twardego, ponieważ nie będzie to możliwe, nie mamy żadnych wyciętych dziur do zarządzania kablami na te dwa dyski opcjonalne SSD, także tutaj troszkę jest to nieprzemyślane moim zdaniem. Sporo otworów jeszcze takich małych, zobaczcie na płycie, także można kabelki od na przykład wentylatorów sobie przeprowadzić z chłodnicy i tak dalej, poprowadzić się gdzieś z tyłu obudowy, żeby nie były widoczne w środku. Duże wycięcie na kabel EPS, także tutaj z zarządzaniem kablami naprawdę nie ma problemu, zobaczcie, jest masa, naprawdę masa otworów. Ogumowane są w większości one, tutaj ten ma taką gumową otoczkę, także krawędzie nie są tak czy inaczej ostre, nie poprzecinają Wam kabli, nie ma z tym najmniejszego problemu. Całkiem to się fajnie prezentuje, dość spore wycięcie na zmianę drajeczego coolera na procesorze, oczywiście nie musimy wyjmować wtedy płyty głównej z obudowy, co również jest plusem. Także tutaj tak się prezentuje ta strona, ciemna strona obudowy, że tak powiem, tej strony nikt nie bardzo chce pokazywać, tą stronę nie bardzo chce ktoś pokazywać, ponieważ jak wiadomo tutaj zawsze bałagan z kablami. Natomiast jak widać, tutaj ja się zbytnio nie przekładałem i bałaganu wielkiego nie mamy. Tyle chyba, co chciałem Wam o tej obudowie powiedzieć. Teraz przejdziemy sobie już do podsumowania, na które Was zapraszam. Moi drodzy, czas na krótkie podsumowanie. To tak naprawdę, czy będzie krótkie, czy nie, to się okaże, bo chciałbym Wam tutaj przekazać wszystkie najistotniejsze aspekty i moje spostrzeżenia dotyczące tej obudowy. Zanim przejdziemy do podsumowania, powiem Wam, że w międzyczasie wykonałem kilka testów, m.in. pomiar głośności wentylatorów zamontowanych w obudowie, temperatury na procesorze, na karcie graficznej i czy dysk twardy nie przynosi zbędnych jakichś wibracji na całą konstrukcję. Ale o tym będę mówił za chwilkę, tego nie umieszczałem w filmie, bo nie chciałem go po prostu przedłużać. Teraz wymienimy sobie zalety i wady tej obudowy, bo jedne i drugie ta konstrukcja posiada. Zaczniemy od zalet. Przede wszystkim wygląd. Moim zdaniem atrakcyjny. Oczywiście Wy się z tym nie musicie zgadzać i nie musi Wam się to podobać. To jest kwestia gustu, o tym się nie dyskutuje. Natomiast moim zdaniem całkiem fajny projekt. Kolejna rzecz jest to filtrowanie. Bardzo łatwo te filtry zdjąć. Są one na górze, na spodzie i na przodzie obudowy. W bardzo łatwy sposób można je zdjąć i wyczyścić, na przykład przepływać bieżącą wodą. Natomiast tutaj mamy jeden otwór, który moim zdaniem jest zbędny, mianowicie ten, którym otwieramy, zdejmujemy tak naprawdę panel przedni z obudowy. Gdyby tego otworu nie było, z pewnością byśmy mieli naprawdę bardzo szczelną obudowę, a w tym momencie ten kurz będzie nam się do środka tak czy inaczej dostawał. Oczywiście nie w takich ilościach, jak gdyby tych filtrów nie było, ale nie zmienia to faktu, że ten otwór mógłby być zabudowany. Ja wolałbym, żeby ten panel przedni zdejmował się troszkę ciężej, że trzeba byłoby otworzyć panele boczne, żeby go wypchnąć, aniżeli mieć więcej kurzu w obudowie. Takie moje spostrzeżenie. Co jeszcze z tymi filtrami, za filtrami idzie, to, że te same zatrzaski w tych filtrach mogą być troszkę sztywniejsze, żeby więcej siły trzeba było użyć do ich zdjęcia, na przykład zdejmując panel przedni, proponuję zdjąć Wam najpierw filtr, ponieważ on Wam wypadnie. Także tutaj te zabezpieczenia mogą być troszkę bardziej sztywne. Kolejna rzecz. Bardzo dużo opcji, jeżeli chodzi o montaż chłodnic do chłodzenia cieczą. Także tutaj ta obudowa, powiem Wam od razu, kierowana jest moim zdaniem dla entuzjastów chłodzenia cieczą. To widać, słychać i czuć, że tak powiem. Natomiast
Są również aspekty przemawiające za tym, aby zamontować tutaj chłodzenie powietrzne. Między innymi jednym z takich aspektów jest to, i to też zaliczam na plus, wysokość kulerów, jakie możemy zamontować w tej obudowie, to jest 184 mm, czyli naprawdę bardzo duże. I zamiast na przykład chłodnicy na górze, możemy zamontować dwa wentylatory 120 lub 2 140 mm i zrobić naprawdę niezły przeciąg w obudowie, co za tym idzie obniżyć, mieć całkiem przyzwoite temperatury, używając komponentów takich kulerów powietrznych na naszych komponentach. Natomiast, jak mówię, ta obudowa widać, że jest skierowana dla entuzjastów chłodzenia cieczą i tutaj mamy naprawdę bardzo dużo opcji dotyczących montażu chłodnic, ich rodzaju i wielkości tych chłodnic w tej obudowie. Po pierwsze, na przodzie chłodnice 360 mm, 240, 280, 140, 120, oczywiście jedną naraz możecie zainstalować, nie da rady zainstalować ich wszystkich od razu, wiadoma sprawa. I góra 280, 240, 120 i 140. I grubość. Ważna jest również grubość tych chłodnic. Na górze 60 Wam powinien zmieścić się bez problemu 60 mm chłodnice, natomiast na przodzie 47. To jest maksymalna grubość, ponieważ doliczając później jeszcze wentylatory 25 mm, macie ograniczenie od przodu obudowy do klatki na dyski. Możecie ją wprawdzie przesuwać, prawda, tutaj od prądu obudowy do zasilacza, natomiast tak czy inaczej jesteście blokowani i limitowani do 80 cm w całości, czyli chłodnica plus wentylatory. Ale są naprawdę te opcje są bardzo dobrze rozwiązane i naprawdę tych chłodnic można umieścić sporo. Można sobie zładować spokojnie płytę główną, procesor, kartę graficzną, czy nawet karty Veseli, czy też w Crossfire, nie powinno stanowić to problemu. Kolejny plus jest to możliwość zamontowania długich kart. Ja się podpieram ściągą, ale po prostu nie chcę pominąć tutaj żadnych aspektów ważnych. Długie karty graficzne do 355 mm, takie możecie zamontować w momencie, kiedy nie używacie żadnej chłodnicy. Natomiast z chłodnicą taką grubą, 407 mm, karty maksymalnie, jaka długość tych kart Wam będzie, to jest 310 mm, czyli 7 cm, czyli tak czy inaczej wystarczająco, bo większość kart jednoprocesorowych, jednorodzeniowych nie przekracza 30 cm, także tutaj naprawdę nie ma z tym problemu. Zarządzanie kablami. Kolejny plus, dużo miejsca, 2 cm spokojnie wystarczy Wam nawet do zasilacza niemodularnego, tak jak w tym przypadku miałem. Spokojnie te kable można poukładać w ten sposób, żeby nie przeszkadzały nam w środku w obudowie, czy też w przepływie powietrza, czy też w montażu chłodnicy na przykład na górze. Otworów na zarządzanie kablami naprawdę jest dużo, aż za dużo moim zdaniem. I nawet tutaj producent pomyślał o kabelkach, o otworach na kable na przykład do wentylatorów, tak aby poprowadzić się nie w środku obudowy, a za trajem od płyty głównej. Także tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. I możliwość podpięcia 6 wentylatorów pod płytkę PCB zasilaną Molexem. Niestety nie ma tutaj żadnego regulatora obrotów, także te wentylatory będą chodziły ze stałą prędkością. I powiem Wam szczerze, tutaj od razu jeden z testów przychodzi mi do głowy, mianowicie pomiar głośności tych wentylatorów dołączonych do obudowy 41,2 dB, czyli naprawdę głośno. Proponuję Wam, jeżeli oczywiście to Wam będzie przeszkadzało, proponuję Wam podłączyć je pod płytę, jeżeli oczywiście płyta ma możliwość sterowania wentylatorów trzypinowymi wejściami, bo tylko takie tam posiadamy i też również na tej płytce mamy tylko możliwość podpięcia wentylatorów trzypinowych. I można też jeszcze inaczej to rozwiązać, kupić na przykład kontroler obrotów i zamontować go w zatoce 5,25 cala, także są takie opcje. I minusy. Słuchajcie, no niestety nie obyło się bez minusów. Pierwszym minusem jest to, że sama jakość plastików na panelu przednim i górnym jest dość kiepska, powiem szczerze. Nie zachwycają one jakością. Druga rzecz to jest sama stabilność konstrukcji. Widzieliście, że ta konstrukcja mimo zamontowanej płyty z zdjętymi panelami nie jest zbyt sztywna. I tutaj to jest spowodowane tym, że jest mało bardzo usztywnień w obudowie. Ta obudowa jest dość taka giętka. Tego moim zdaniem nie powinno być. Oczywiście wiadoma sprawa, że nikt nie będzie używał tej obudowy z zdjętymi panelami. Niemniej jednak coś takiego występuje, o takim czymś muszę wspomnieć. Kolejna rzecz to mimo to, że ta obudowa kierowana jest właśnie dla entuzjastów ciszy, powiem Wam szczerze, że pewne kwestie nie zostały w ogóle przemyślane. O ile tutaj, jak powiedziałem wcześniej, chłodnice, ich dobór, ich wielkość, naprawdę nie można się tutaj do niczego doczepić, o tyle nie ma dedykowanego miejsca na rezerwuar, czy też na pompę. O ile pompę możemy umieścić gdzieś tam na spodzie obudowy, nie ma sprawy, no tyle rezerwuar, no tutaj musimy kombinować, żeby gdzieś go zamontować w taki sposób, żeby nam nie przeszkadzał. Jednym ze sposobów jest zamontowanie go na spodzie obudowy, ale w tym momencie mamy, oczywiście pod warunkiem montowania chłodnicy na przodzie, tutaj z przodu, mamy problem, bo musimy wyjąć klatkę na dyski, inaczej będzie nam ten rezerwuar zahaczał o kartę graficzną i nie mamy jak tego zrobić. Tracimy w tym momencie miejsce na dyski twarde, jedyne jakie mamy tak naprawdę na dyski twarde HDD, czyli półcalowe, nie mamy możliwości ich zamontowania. Mamy wprawdzie dwa miejsca na dyski, czyli dwójpółcalowe, czyli SSD tak naprawdę na tylnej stronie płyty, nie płyty, a obudowy.
Natomiast raz, że dyski nadane SSD nie są zbyt dobrym pomysłem, ponieważ przy dużej ilości zapisu one będą, że tak powiem, skracały swoją żywotność, a dwa, że te duże pojemności tych dysków cały czas są drogie. Także tutaj niezbyt to, moim zdaniem, było mądrze przemyślane. Powinno coś być dedykowanego specjalnie na rezerwuar i żebyśmy nie musieli robić tego kosztem, do tego kosztem klatki na dyski. Sama klatka na dyski, o tym nie wspominałem, też również trzeba o tym powiedzieć. Cztery dyski może pomieścić, dwa w sankach i dwa poprzecznie zamontowane. Moim zdaniem wystarczająca ilość takiej, więcej nie trzeba, a mówię, dyski te dwójprocesowe, czyli SSD, możemy zainstalować na tyle. Natomiast tutaj kolejny problem mały, który występuje, to że jeżeli mamy płaski, prosty kabel zasilający SATA, nie ma problemu. Natomiast jeżeli mamy 90-stopniowy, a takie często występują w zasilaczach, będzie duży problem z podłączeniem go pod dysk SSD. I w końcu kilka słów na temat testu, bo to jest też również dość istotne. Testowałem tutaj procesor 4670K podkręcony na 4,4 GHz z napięciem 1248V, czyli Haswell, na chłodzeniu, schłodzenie tak naprawdę Fera 2. Temperatura delta, jaką osiągnąłem, to jest 46,8 stopnia Celsjusza, a dla porównania powiem Wam, że na test benchu to samo chłodzenie na tym samym procesorze osiągnęło deltę 44,9, czyli całkiem bardzo przyzwoicie. Karta graficzna GTX 480 z chłodzeniem Gelit IC Vision, maksymalna temperatura 73 stopnie pod furmarkiem. O głośności wentylatorów w samej obudowie już Wam mówiłem, dość głośno. I jeszcze ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o testy, to czy jakiekolwiek wibracje przenosi dysk twardy na obudowę, czy też coś, cokolwiek słychać na zewnątrz. Powiem Wam, że nie. Wszystko jest tak, jak należy, także ani obudowa tutaj nie wibruje, ani nie dochodzą z niej żadne niepożądane dźwięki. I ostatnia rzecz, jaką chciałem Wam powiedzieć, to jest cena tej obudowy 360 zł, czyli moim zdaniem za dużo na możliwości i na jakość wykonania tej obudowy. To jest za wysoka cena i za te pieniądze możemy kupić lepszy produkt. Także tyle ode mnie na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam i do kolejnego razu.